dobry Państwu. Dzisiaj widzimy się, patrzę, żeby ze schodów nie spaść. To jeszcze raz. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj widzimy się troszeczkę mniej optymistycznym, albo może bardzo optymistycznym. To zależy, jak do tego podejść, czy o ochronę środowiska, czy o to, co chcą nam zrobić. Ale doszły mnie słuchy o jednym małym jakby pomyśle, jak na razie, ale podobno ma wejść w życie. A nie bez powodu widzimy się tutaj na tle mojej pompki do oczyszczalni ścieków i na tle mojej przydomowej oczyszczalni ścieków. A to dlatego, że jest pomysł i pewnie jak zwykle dowiemy się już po fakcie o tym, aby każdy w domu miał inteligentne szambo. A o co chodzi? Kojarzycie pewnie z moich filmów, że montowałem takie systemy inteligentnego szamba, czyli powiadamienia o tym, kiedy szambo jest przepełnione i żeby domownik wiedział, że trzeba zamówić beczkę, żeby mu to wywiozła. Dużo firm, już niektóre nawet z którymi współpracuję, same zakładają takie systemy, zazwyczaj dla tych większych kontrahentów, że po prostu sama firma wie, kiedy ma przyjechać, nie zajmuje tutaj czasu właścicielowi firmy, czy tam komuś w firmie. Sama przyjeżdża, jak widzi, że jest pełne szambo, odbiera, wysyła tylko rachunek z ilością i ceną, ile trzeba za to zapłacić. Fajne rozwiązanie, na pewno bardzo wygodne dla firm. Natomiast chcą coś takiego wprowadzić do zwykłych domów, tak? Mnie to akurat nie bardzo będzie dotyczyć, bo ja mam przydomową oczyszczalnię ścieków, ale wszystkie osoby, które będą miały szczelne szamba, będą musiały to zrealizować. O co chodzi? Podejrzewamy, bo już tam w tych firmach, które wywożą te nieczystości, chodzą takie pogłoski od dosyć dawna, że będzie wymagany czujnik ilości, powiedzmy, odpadów w szambie. Tak? Czyli będziemy wiedzieli dokładnie, ile mamy w zbiorniku, jaki jest poziom jego zapełnienia, ile tam tego wszystkiego jest i na tej podstawie będą tworzone statystyki. A te statystyki będą potrzebne do czego? Do bardzo wielu rzeczy, na przykład do tego, jak często przyjeżdża do Was beczka i czy ta beczka wybiera wszystko. Bo powiedzmy, zdarzają się sytuacje, nawet tutaj wiem ode mnie ze wsi, że w dzień przed przyjazdem beczki wypuszczane jest, powiedzmy, na pobliskie pola wszystko to, co jest rzadkie, takie wodniste, natomiast to samo gęste jest pobierane dopiero przez beczkę, czyli dzięki temu zamiast, powiedzmy, zamówić beczkę, nie wiem, 5 metrów sześciennych, to zamawiamy sobie 1 metr sześcienny, 4 metry dajemy na pole. Widziałem niejednokrotnie taką sytuację tutaj u mnie na wsi. Czyli to już zostanie ograniczone, bo jeśli wiemy, że szambo ma 5 metrów, no to ma 5 metrów zostać wybrane. Kolejna rzecz, będzie można sprawdzić, czy właśnie coś takiego nie nastąpiło, czyli czy w momencie, kiedy beczka ma do Was przyjechać, a dzień wcześniej nagle ubyło z szamba zawartości, to czy macie dwa kwity na to odebranie, że jednego i drugiego dnia przyjechała, no to już się jak najbardziej ukróci, tak? Czyli w tym momencie coś takiego na razie jest, o, śnieżek z dachu leci. Na razie o takim czymś myślą. Firmy już się powoli do tego przygotowują, z tego co słyszałem. Więc troszeczkę to zostanie tak jakby znormalizowane. Nie wiem, czy to na korzyść, czy na niekorzyść. No wiadomo, że to może być różnie. Każdy ma swój pogląd. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Kolejna rzecz wynikająca z takiego czujnika szamba jest to, że możecie sprawdzić, czy Wasze szambo jest faktycznie szczelne. Czyli jeśli wyjdzie na to, że z Waszego szamba szczelnego, które powinno być szczelne, ucieka zawartość, no to niestety, przykro mi bardzo, szambo do wymiany. No i fajnie, kolejny wydatek. A słuchajcie, dlaczego w ogóle podjąłem ten temat i zacząłem się interesować? Bo u mnie w gminie przyszły teraz wytyczne, a raczej takie wypełnienie, coś jak spis ludności, spis szamb. I musimy się określić, jak często wywozimy, musimy napisać, z kim mamy podpisaną umowę na wywóz nieczystości, jaki rodzaj szamba mamy, kiedy było ostatnio wywożone i wszelkie dokumenty związane właśnie z tym, w jaki sposób są u nas składowane czy przechowywane te odpady biologiczne w postaci, powiedzmy, płynnej, tak? Więc właśnie dlatego zacząłem się interesować tym tematem, no i tutaj wyszło na to, że u Wiktora drzwi otwarte, trzeba mu zamknąć, bo mu śniegu naleci.
Po ostatnim wietrze ja tu widzę, że tu się podziało w tym domku. Były takie wiatrzyska, że aż mu drzwi wywaliło. Tak więc wracając do tematu, słuchajcie, zobaczcie, czy u was też są już takie spisy tych szamp, czy nie możecie tego wypełnić, bo u nas w przyszłym tygodniu mija termin. I podobno to jest właśnie ten pierwszy krok do tego, aby w przyszłości każdy z nas musiał mieć, no każdy, bo podejrzewam, że mnie jako oczyszczalni ścieków to nie będzie dotyczyło, bo tak jakby oczyszczalnia ścieków działa na innej zasadzie i tam nawet jeśli zbiornik jest pełny, bo on jest praktycznie cały czas pełny, to i tak się oczyszcza i to, co jest nadmiarowo, jest już tą wodą tej najniższej klasy, która nadaje się do podlewania ogródków. Ja to też mam tak zrobione, że jest podlewany ogródek z wody tej szambowej, że tak powiedzmy. Natomiast ci, co mają szczelne szamba, a dużo osób jeszcze ma, bo teraz to już chyba nawet nie wolno założyć szczelnego szamba, że trzeba oczyszczalnie, no chyba, że jest jakaś szczególna sprawa, że nie macie gdzie spuścić tej wody, ale jeśli jest kanalizacja i u nas też w pewnym momencie, kiedy na wsi obok zakładali jaki ładny śnieżek. Zakładali kanalizację na drodze, to wszyscy na gwałt potrzebowali założyć przydomową oczyszczalnię ścieków, bo się to nikomu nie opłacało. Ale mamy ładną pogodę. Tak w tym momencie, jak wiecie, będzie to, co wam powiedziałem, będzie trzeba mieć czujnik szamba i to, co ja tam montowałem ludziom, okaże się, że będzie od góry nakazane, żeby to zamontować. Dobra, słuchajcie, ja się chowam już do domu. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie. Czy to faktycznie może wejść? Bo ja podejrzewam, że wejdzie. Jak to u was wygląda? Czy mieliście już jakieś kontrole? Czy u was też takie dokumenty były do wypełnienia? Widzimy się przy okazji następnego odcinka. Zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia.